Chociaż rycerze Jedi, jako tacy altruiści z natury, nie pragnęli dla siebie żadnej potęgi, to i tak dysponowali zdolnościami, które bez wątpienia potężne jak najbardziej były. Niektóre ze stosowanych przez nich technik mocy zdecydowanie wyróżniały się na tle innych, dając rycerzom możliwości, o jakich zwykłym śmiertelnikom nawet się nie śniło. I właśnie o takich umiejętnościach, najpotężniejszych, jakie znajdowały się w arsenale rycerzy, opowiem wam w tym materiale. Skupimy się zarówno na kanonie, jak i legendach, bowiem wiele z tych mocy posiada swoje odpowiedniki w jednym i drugim kontinuum, więc no nie ma sensu tego rozdzielać. No dobra, ale już bez przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Projekcja i iluzja mocy. W kanonie projekcję mocy po raz pierwszy i też jednocześnie póki co po raz ostatni mogliśmy zobaczyć w Ostatnim Jedi, kiedy Luke stworzył iluzję samego siebie, by skonfrontować się z Kylo Renem. Zastosowań tej umiejętności jest jednak znacznie więcej, a jej odkrycie nie było wcale zasługą Jedi. Tworzenie projekcji iluzji pierwszy do perfekcji doprowadził zakon Falanasi, taka religijna grupa czcząca moc, która przekazała swoją wiedzę o wspomnianych zdolnościach rycerzom, wówczas dopiero kładącym fundamenty pod własny zakon. Technika projekcji została przez nich potem szczegółowo opisana w świętych, starożytnych tekstach Jedi, tych samych, które Luke przechowywał na Ahto. Projekcja była jednak równie potężną, co trudną do opanowania sztuką. Stworzenie iluzji samego siebie, lata świetlne od miejsca, w którym przebywał, kosztowało przecież Luka życie, a to dlatego, że no, nie była to do końca iluzja w takim tradycyjnym znaczeniu tego słowa. W pewnym sensie Skywalker faktycznie przeteleportował się na drugi kraniec galaktyki, a będąc bardziej konkretnym, przeteleportował tam swoją życiową energię. Projekcja wymagała bowiem poświęcenia takiej własnej życiowej esencji, by zmaterializować ją w innym miejscu. Dla wielu użytkowników mocy samo tylko podjęcie próby stworzenia takiej iluzji zakończyłoby się niemal natychmiastową śmiercią, co daje nam pewne pojęcie, jak wymagająca była to technika. W kontinuum legend iluzje pozwalały tworzyć nawet projekcje całych armii, sprawiając wrażenie, że siły danej frakcji były o wiele większe niż w rzeczywistości. Sieć mocy i medytacja bitewna. Sieć mocy była zdolnością, która w mgnieniu oka mogła zmienić losy niemal każdej bitwy i to bez względu na jej skalę. Praktykujący ją Jedi tworzyli w mocy specjalną sieć połączeń, spajającą emocje, myśli, a nawet zamiary setek rycerzy jednocześnie. Dzięki temu mogli oni komunikować się ze sobą bez użycia słów czy jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, koordynując swoje zamiary w sposób niemożliwy dla zwykłych istot. Przykłady użycia tej techniki widzieliśmy chociażby w wydanej niedawno książce Wielka Republika – Światło Jedi, w której więcej niż raz korzysta z niej mistrzyni Avar Kriss. Sieć mocy i medytacja bitewna nie są jednak w gruncie rzeczy jedną i tą samą umiejętnością, bo mimo wszystko znajdziemy pomiędzy nimi kilka dość zasadniczych różnic. O ile sieć zdaje się łączyć ze sobą jedynie użytkowników mocy, tak medytacja bitewna swoim zakresem obejmuje wszystkie istoty żywe. Jednym z najważniejszych jej aspektów jest możliwość wzmacniania morale własnych żołnierzy przy jednoczesnym osłabianiu kondycji psychicznej wroga. Poddani wpływowi medytacji bitewnej przeciwnicy zwyczajnie tracili wiarę w zwycięstwo, ogarniani przez zalewający ich niczym fala strach i poczucie beznadziei. Medytację bitewną kojarzycie zapewne głównie z kontinuum legend, gdzie pojawiała się m.in. na kartach komiksowych serii Republic oraz Tales of the Jedi, a także w grze KOTOR, aczkolwiek sama zdolność jest obecna także w kanonie. W wydanej w 2021 roku oficjalnej encyklopedii postaci z serialu Wojny Klonów czytamy, że medytację bitewną praktykowali również w pewnym zakresie Mace Windu i Oporan Sissis. Zerwanie połączenia z mocą. Według wielu Jedi, w szczególności tych żyjących w erze Starej Republiki, technika zerwania czyjegoś połączenia z mocą była najpotężniejszym rodzajem ataku, jaki rycerz mógł wykonać na przeciwniku.
W filmach widzieliśmy ją w 8 epizodzie sagi, kiedy swoje połączenie z tą mistyczną siłą zerwał Luke. Natomiast takie samodzielne odcięcie się od mocy było niczym w porównaniu z zerwaniem go, kiedy zainteresowany Jedi lub Sith wcale tego nie chcieli. W okresie Starej Republiki, co pokazano m.in. we wspomnianej już wcześniej komiksowej serii Tales of the Jedi, rycerze potrafili zrywać połączenie z mocą pojmanych Sithów. Wymagający ogromnej siły rytuał sprowadzał się do otoczenia przeciwnika tak zwaną ścianą światła, która blokowała jego dostęp do mocy. Z punktu widzenia zaatakowanego tak Sitha, czuł on się tak, jakby nigdy nie był czuły na tę mistyczną kosmiczną energię, co dla niektórych lordów było karą gorszą od śmierci i niestety prowadziło ich często do szaleństwa. W ten sposób Jedi, choć trzeba przyznać, że rzadko, karali zresztą również członków własnego zakonu, ale zdarzało się to tylko w przypadku najcięższych wykroczeń. W późniejszym okresie istnienia zakonu Jedi, rycerze unikali jednak wykorzystywania tej techniki. W końcu moc była we wszystkim i jak słusznie zauważył w 8 epizodzie Luke, nie należała do Jedi, a co za tym idzie, to nie oni powinni decydować, kogo moc powinna wybrać na swoje naczynie. Leczenie mocą i wskrzeszanie. O ile w legendach leczenie mocą stosowane było zarówno przez Jedi, jak i Sithów, choć w przypadku tych drugich z reguły dawało krótkotrwały i mniej stabilny efekt, tak w kanonie umiejętność ta kojarzona jest przede wszystkim z jasną stroną. Głównie dlatego, że aby uleczyć kogoś z użyciem mocy, trzeba w tym celu oddać część swojej własnej życiowej energii. To wymagało zaś altruizmu i zdolności do poświęcenia na rzecz innych, a więc cech, jakimi egoistyczni z natury Sithowie raczej gardzili. Pierwsze wzmianki o możliwości leczenia mocą zapisane zostały w starożytnych tekstach Jedi, które znamy z 8 epizodu filmowej sagi. To właśnie z tychże ksiąg zdolności tej nauczyła się Rey. Mimo wszystko należy pamiętać, że niektórzy, jak właśnie wspomniana Rey czy znany z serialu The Mandalorian Grogu, wykazywali naturalne skłonności w kierunku leczenia mocą. Wygląda na to, że niemal każdy, choćby w małym stopniu, mógł praktykować tę technikę, ale tylko nieliczni, naturalnie utalentowani w tej sferze, potrafili osiągnąć w niej mistrzowski poziom. A przez mistrzowski poziom mam tu na myśli ekstremizmy, takie jak wskrzeszanie umarłych. Oczywiście taki czyn niósł za sobą najwyższą cenę, bo żeby przywrócić kogoś do życia, leczący musiał oddać całą swoją energię życiową wskrzeszanemu, od życia za życie. Widzieliśmy to w Skywalker Odrodzenie, gdy Ben oddał swoją energię, aby wskrzesić Rey. Nieśmiertelność. Jeśli istniało coś, czego Sithowie pragnęli bardziej niż czegokolwiek innego, to bez wątpienia była to nieśmiertelność. Wielu mrocznych lordów dążyło do odkrycia sekretu wiecznego życia i w zasadzie żaden nie osiągnął tego celu. I okej, jasne, z pomocą najróżniejszych mrocznych rytuałów, jak przenoszenie swojej świadomości z ciała do ciała, a także klonowania, próbowali oszukać śmierć, aczkolwiek nie było to rozwiązanie trwałe. Nigdy nie była to taka prawdziwa nieśmiertelność i zawsze coś ich ograniczało. Ta umiejętność mocy zarezerwowana była tak naprawdę wyłącznie dla Jedi, konkretnie tych, którzy potrafili wyrzec się samych siebie i żyć dalej dla innych. Jak już wspomniałem wcześniej, taki altruizm i bezinteresowność zwyczajnie nie leżały w naturze Sithów. Toteż nieśmiertelność była celem dla nich nieosiągalnym, co krótko i dosadnie wytłumaczył w książkowej adaptacji 3 epizodu duch Qui-Gon Jinna. Wieczne życie. Ostateczny cel Sithów, którego nigdy nie osiągną, bo osiągnąć go można tylko przez wyrzeczenie się siebie, nie przez wywyższenie siebie, przez współczucie, niechciwość. Miłość jest odpowiedzią na ciemność. Stanie się duchem mocy i osiągnięcie życia wiecznego, nie będąc przy tym też ograniczanym przez ani czas, ani przestrzeń, to najpotężniejsza zdolność, jaką posiąść mogli Jedi. I choć pełne możliwości duchów nie do końca są nam wciąż znane, to są nieporównywalnie większe od każdej istoty żyjącej w tym, no nazwijmy to, wymiarze fizycznym.
Qui-Gon i Obi-Wan w kanonicznej książce From a Certain Point of View opisywali bycie duchem jako rodzaj transcendencji. Nie postrzegali już przykładowo czasu linearnie, a więc przeszłość, teraźniejszość i przyszłość były dla nich jednym i tym samym. Oczywiście z naszego punktu widzenia jest to niemożliwe do zrozumienia, no bo dla nas czas jest linearny, ale w dużym skrócie życie ducha mocy było kolejnym, lepszym etapem egzystencji. Etapem, w którym mieli o wiele większe możliwości zrozumienia otaczającego ich świata i wpływania na wydarzenia w wymiarze fizycznym. I co by nie mówić, no to tej umiejętności akurat Sithowie mogli zdecydowanie rycerzom pozazdrościć. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Która z tych technik mocy, waszym zdaniem, jest najciekawsza i zasługuje na to, żeby dostać więcej czasu ekranowego w kolejnych filmach i serialach z uniwersum Star Wars? Jestem też ciekawy, jakie inne umiejętności mocy charakterystyczne dla Jedi, no bo było ich przecież sporo, dodalibyście jeszcze do tego zestawienia najpotężniejszych. Koniecznie napiszcie. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.